Luźno do nawiązania tematu. Andrzej, nie wiadomo, co z tego uda się uciąć, ale wiemy na pewno, że mamy tylko godzinę. Jesteś człowiekiem bardzo zajętym, bardzo poukładanym, w harmonogramie, więc musimy się tego trzymać. Na pewno chciałbym porozmawiać z Tobą na tematy, o które Ci przesłałem, bo wydaje mi się, że one będą bardzo ciekawe, a ciężko znaleźć do nich dostęp, przynajmniej tak oficjalnie. No, bardzo ładnie poukładane te pytania były, widzę, przemyślane. Także o ile się nie rozgadam za bardzo na jakiś temat, to ja tutaj sobie ściągam. Pewnie. Po prostu na telefonie spróbuję te pytania jeszcze raz przejrzeć, jasne, żeby rozplanować sobie czas odpowiedzi. Ale dobra, walimy od początku. No. Dobrze. Andrzej, no tak dalece jak Cię znam, faktycznie czasem jak wpadniesz w jakiś temat, no to faktycznie potrafisz o nim porozmawiać, wiesz, krążyć wokół tego tematu i rozwinąć go bardzo, bardzo długo, ale zawsze ma to sens. Ale nikt nie powie, że nie zrozumiał. Dokładnie, nie, tak. Ktoś tam powie. Dobra. I co więcej, ma to sens. Jak się człowiek nad tym zastanowi, to faktycznie trzeba było o tym powiedzieć, żeby powiedzieć o całości. Na początek, Andrzej, żeby przedstawić się trochę bliżej naszej audiencji. Pewnie większość osób znacie jako trenera zawodnika, ale nasz podcast słuchają też osoby, które nie do końca siedzą w temacie sportów siłowych typu trójbój i myślę, że warto było, żeby dowiedzieli się czegoś więcej o Tobie. Na początek chciałem Cię zapytać, skąd wzięła się ksywa Wodym? Otóż w 2006 roku sobie wszedłem na taki forum, sportowy forum dyskusyjne i trzeba było nika założyć. Rozumiem. Czyli historia jest bardzo banalna? To było pierwsze, co przyszło Ci do głowy, czy jest za tym jakaś historia? Ja wszystko, co zrobię, muszę przemyśleć dobrze, także ta cała ksywka Wodyn jest przemyślana dość. Ale chcesz o tym opowiedzieć, czy jest to tajemnica dla absolutnie wtajemniczonych? No to nie ma wiele korzyści dla nikogo, żeby zrozumiał, dlaczego jest Wodyn, dlaczego jakieś skojarzenie z Odynem może być, tak, i tak dalej. Czy tam z Wodyniem jakimś, Wodynią jakąś, bo jest jakaś dzielnica taka w Polsce, czy jakaś wioska w Wodynie. Nie, to nie to, tam i tak dalej. Nieważne, to jest zupełnie bez korzyści dla nikogo, żeby to usłyszał. A powiedz, jak zwracają się do Ciebie anglojęzyczni trenerzy, czy anglojęzyczni zawodnicy? Wiesz co, czasem próbowałem powiedzieć Wodyn, czasem mówił po prostu Andre. Jakiś Andres wymyślają, wiesz, czasem się mówi tam Andy, albo, ale to takie kiedyś, jak na budowie pracowałem, to na mnie Andy mówi, a z kolei już gdzie indziej nie mówią, także no, każdy zawsze na mnie inaczej mówił, miałem 1000 różnych przezwisk w życiu, także. No w Polsce jest o tyle prosto, że po prostu możemy do Ciebie mówić Andrzej albo Wodyn. Andrzej, w takim razie, jeżeli trochę tą tajemnicę odsłoniłeś, ale nie do końca, to chciałem Cię zapytać o Twój background jako zawodnika. Aktualnie większość ludzi znacie pewnie jako zawodnika trójboju siłowego klasycznego, gdzie w formule RAF odnosisz liczne sukcesy. Jesteś potrójnym, tak? Mistrzem Wielkiej Brytanii, mistrzem Europy, mistrzem świata. A co było wcześniej? Co robiłeś zanim zacząłeś bawić się w trójbój? Znaczy, ja 20 lat temu już startowałem w trójboju siłowym, także miałem po prostu długą przerwę, nie? Bo w czasie, jak byłem na uczelni, to startowałem w sekcji trójboju siłowego. Czyli można powiedzieć, że trójbój był twoim pierwszym sportem? Jeżeli chodzi o zawody, to tak, no. Bo tak przedtem to nie startowałem w zawodach, przed rokiem 2000. No i w 2000 były moje tam pierwsze zawody już w wyciskaniu i w trójboju też, nie? Pamiętasz, jaki wynik wtedy wykręciłeś? Może ja tylko powiem, że z tych lat 2000-2002 ja wtedy miałem taki trudny etap w życiu raczej, nie? I byłem bardzo biedny. Także wtedy trójbój siłowy był tylko equipped, prawda? W IP. Nie było trójboju bezsprzętowego, a ja oczywiście bezsprzętowo startowałem. Powiedzmy, że moja dieta się składała, ja wiem, z mleka i z chleba głównie. Tak. Byłem wegetarianinem, nawet przez chwilę byłem weganinem. W ogóle wegetarianinem byłem przez 14 lat, tylko że później zacząłem coraz więcej twarogu i jaj jeść, to jakoś tam sobie poradziłem. Ale ostatecznie, jak przestałem być wegetarianinem, to też nie stała się jakaś rewolucja w przyrostach, tylko powiedzmy, że się poprawiło moje samopoczucie troszeczkę, tak? O, to ciekawe. Czyli mówisz, że po odstawieniu diety wegetariańskiej poprawiło się twoje samopoczucie, tak? No, powiedzmy, że tak. Co to za dieta wegetariańska, chyba 30 jaj dziennie, nie?
Jasne. No jest wegetariańska, tylko że wegetarianie się starają, no, po prostu wszystko zrobić, żeby tylko było z roślinki najpierw, nie? No jadłem sałatę głównie i jaja w jakiejś tam szczycie formy, ale tam w szczycie formy wegetariańskiej, powiedzmy w 2010 roku, przy wadze 94 kg byłem w stanie wycisnąć 210 kg na ławce. Co bez sterydów i bez mięsa, tak? To się wydaje jakieś takie bardzo dużo, ale po prostu to jest efekt wielu lat skumulowanej pracy, tak? Także ja nie widzę tutaj, wiesz, że to się nie stało jakoś z dnia na dzień, to było ciężka praca. Z kolei w latach 2000-2002 ja ważyłem 75 kg i miałem 145 w wyciskaniu. Po prostu nie posiadając mięśni, nie? Czyli naturalne predyspozycje do dźwigania, można powiedzieć, że były od zawsze. To raczej bym powiedział, że mam naturalne predyspozycje do skupienia się, do koncentracji, tak? A do dźwigania to znam inne osoby, co mają predyspozycje, że nawet się nie skupią, a nie skoncentrują się, a potrafią coś z siebie tam, wiesz, podnieść, nie? Żeby oni potrafili tak się skupić, jak ja, to by prawdopodobnie byli silniejsi. Także to tak się w ogóle nie zaczęło, bo zacząłem ćwiczyć, jak miałem 7 lat i to było podszukiwarki. I przez wiele lat robiłem takie treningi typu, nie wiem, 600 pompek dziennie, jakieś takie rzeczy. I te 600 pompek dziennie, ja ci powiem, jak to się kończy w przetłumaczeniu na siłę. Ważyłem 63 kilo, wyglądałem jak Bruce Lee, tak? W wieku 14 lat. No, może tam rzeczywiście w jakichś takich bordobitsu, powiedzmy, to się sprawdza, ale na ławce 60 kilo razy 5 to dawało. Takie morderstwo, treningi po 5-10 godzin dziennie przez 7 lat równa się 60 kilo razy 5 na ławce poziomej. W przysiadzie pierwszy raz wziąłem 77,5 razy 5. No, no, w martwym ciągu to nawet nie powiem ci teraz, ale powiem ci, że w tych dwóch bojach, na przykład w ciągu 2 tygodni już tam 90, sorry, 80 wycisnąłem na przykład, a w przysiadzie 90 razy 5, a w wieku 15 lat już 130 razy 10 przysiadałem, a to były treningi bardziej kulturystyczne wszystko. Jasne. Po No prostu teraz. uznałem, że jestem za chudy, jako za chudy jestem po prostu w sztukach walki, nie poprawiam się już. Nie jestem ani szybszy, ani bardziej techniczny. Już nie miałem nic do poprawy po 7 latach takiego poświęcenia totalnego. I po prostu no, jedyny przeciwnik dla mnie zawsze to był jakiś grubas, który jakby się chwycił mnie i przytłoczył swoją wagą ciała. To jest jedyna możliwość, żeby mnie pokonać wtedy, nie? Pamiętam kiedyś w ogóle, jeszcze taki dość chudy byłem, na siłowni taki wielki osiłek chwycił mnie z tyłu i w duszenie. Ja po prostu go wziąłem na plecy i salto z nim zrobiłem, spadliśmy na jego kość ogonową, nie? A ten skurczysyn dalej mnie dusił, nie? Rozumiem. I ja myślę, ja pierdolę, no to ja muszę przypakować, nie? Czyli tak zaczęła się twoja droga do 115-120 kg, nie? No, najwięcej w życiu ważyłem 118,5. 118,5. Teraz w ostatnich zawodach na Mistrzostwach Świata startowałeś do 125? Tak, do 125, tylko że opuściłem Manchester ważąc 118, a na zawodach ważyłem 112. Zatrułem się, także mimo, że miałem bardzo dużo siły w zapasie gdzieś tam, to niestety nie mogłem jej wykorzystać, bo zatrucie pokarmowe 5 razy wymiotowałem, 20 razy srałem wodą po prostu i między liftami dosłownie latałem do toalety, tak? Także to był kurde koszmar. Gorączkę masz, nie? Waga ci spada 3 kilo na dzień. Nic nie jadłem, nic nie piłem przez 2 dni. Sobie wyobraź. I większość osób mi tu powiedziało, stary, nie startuj, bo mięśni sobie jakieś zerwiesz, coś. A ja powiedziałem, no, sorry, ale słowo się rzekło, że muszę. Nie dość, że ja muszę wystartować, ja muszę wygrać, nie? I w wadze 125 ważyłem 112. I kiedy inni w wadze 125 ważą więcej niż 125 często, tak? Jasne, jasne, oczywiście. Zbijają na czas zawodów. Tak, i po prostu ważą tak naprawdę 130, powiedzmy, tak? Ale ich jakoś tam ojebałem. Pamiętam pierwsze podejście do przysiadu, wziąłem 310 kg i to jest ciężar, który zawsze, ale zawsze wezmę, tak? W bandażach na kolanach zawsze wezmę to.
I ten cielon mnie zabił po prostu. Po prostu chwyciłem go i jeb w dół, nie? I wiesz, twój opener nie możesz go zmniejszyć już, tak? Więc co tu zrobić? Co tu zrobić? Więc myślę sobie, no dobra, będę się dalej zastanawiał, co tu zrobić, nie? Jest moja kolejka, znowu kolana zabandażowałem, dalej nie mam pojęcia, co tu zrobić. Podchodzę po te 310, już wyczytali moje imię, tak? Podchodzę, kładę sobie na barkach te 310 kg, stoję z tym i myślę, kurde, jak ja tu mam stać, nie? I myślę sobie, do chuj, rozkminię w czasie schodzenia w dół. Rozumiem, że strategia przyszła sama. Schodzenia w dół nagle mnie olśniło. Olśniło mnie, co ja mam zrobić w czasie schodzenia w dół. Jak wszyscy szukają drogi na skróty i próbują tak jakby, wiesz, oszukać tą głębokość i wstać i tak dalej, nie? To ja mówię, nie, kurde, wiesz, po prostu idę na całego i głębokość jeszcze większą niż normalnie chcę mieć. Taką, wiesz, że jak już czujesz, że już, to jeszcze trochę, żeby mi lepiej odsprężynowało. I wstałem bardzo szybko. Ktoś tam podbiega, o Andrzej, dobrze, jesteś zawodnik, jesteś zdyskwalifikowany, to co teraz odpoczywasz? Bo wiedzieli, w jakim jestem stanie, że jestem chory, nie? Nie jadłem, nie piłem 2 dni, tak? To co teraz odpoczywasz do wyciskania? A ja mówię, nie, jeszcze 20 kilo na sztangę. I też łatwo wstałem właśnie, znaczy łatwo, powiedzmy, że szybko, ale no ciało tam czuło, że to jest tak, nie takie stabilne jak zwykle było, nie? Przy czym mój rekord przed tymi zawodami to był 365, tylko że miałem też kontuzję 3 miesiące przed zawodami i ta kontuzja, no po tej kontuzji nigdy do martwych ciągów takich typu 350 kg nie wróciłem, jeszcze, nie? Może w tym roku jeszcze się uda coś takiego poprawić. Patrząc na twoje wyczyny na Facebooku czy Instagramie, to jesteś na dobrej drodze. Pomału, pomału. Myślę, że najbliższy start to? Co planujesz? U mnie na siłowni, mojej własnej, tak zawsze się. Co roku są zawody Federacji WPC. To są qualifiers, czyli po prostu przez nie się kwalifikujesz na mistrzostwa kraju lub mistrzostwa Europy. No i te zawody po prostu są dla mnie tak jakby następnymi zawodami tutaj. Nigdzie nie muszę jechać. Wielu ludzi mówi, że nigdy nie startuj na swojej siłowni. Jest w tym dużo prawdy też, bo rzeczywiście dzień wcześniej muszę się opiekować zawodami trochę i nie odpoczywam, nie? Ale po prostu kogoś tym razem oddeleguję, żeby to zrobił za mnie, żeby opiekował się siłownią pod moją nieobecność, a ja po prostu nawet tutaj nie przyjdę w dzień poprzedzający. Powiedzmy, że przyjdę do rozdania nagród. Ta twoja droga sportowca to jest jeden z powodów, dlatego bardzo chciałem z tobą porozmawiać. Drugi to twoja rola jako trener. I myślę, że spośród Polaków, którzy próbowali swoich sił jako trenerzy sportów siłowych, no to odniosłeś niesamowity sukces. I mówię tak nie dlatego, że było ci miło, tylko dlatego, że naprawdę tak uważam. Chciałbym, żebyś opowiedział nam trochę, jak wyglądała ta twoja droga jako trenera sportów siłowych. Wiesz co, ja mam naturalną zmygałkę do trenowania. W wieku 4 lat wziąłem kilka kociaków i uczyłem je pływać. Wszystkie taki morderczy trening przeszły. Wszystkie przeżyły? Morderczy trening przeszły. I nie przeżyły. Ale ja, widzisz, no wtedy uświadomiłem sobie potrzebę edukacji. Nie, że koty, nie, no kociaki, kocięta szczególnie, nie powinny pływać. Już na pewno na olimpiadę się nie dostanę. Więc już wtedy zacząłem sobie kombinować, że kurde, czemu mi nikt nie powiedział, że koty nie pływają? Czemu mi nikt nie powiedział, że i tak na olimpiadę się nie dostaną w pływaniu? Tak, bo oglądasz telewizję i jako dziecko to sobie wkręcisz różne rzeczy. Wiesz, ludzie pływają, myślę sobie, kurde, zawody w pływaniu kotów, nie? Wymyśliłem sobie. Ale wiesz, to tak jak w czasie snu, coś głupiego ci przyjdzie do głowy, takiego abstrakcyjnego, ale jest to tak jakby przez chwilę możesz w to uwierzyć nawet, nie? Bo dzieci wierzą w takie fantazje swoje, nie? Powiesz, dobra, bawimy się w Supermana, jestem Supermanem, zamawiam. I wierzy dziecko, że jest Supermanem przez ileś godzin, przez 8 godzin może dać w kółko sobie. Także to jest też zdolność taka, która jest dobra dla zawodników.
w dorosłym życiu, że musisz sobie wmówić, że jesteś niepokonany, że podniesiesz wszystko, co opuścisz i taką zdolność dalej jakby pielęgnuje. A co do takich właśnie śmiesznych rzeczy, co sobie umysł potrafi wkręcić, no mam takiego Krzysia tutaj, któremu cały czas mówi, że ma trochę więcej nogi ćwiczyć i normalnie aż do stopnia takiego mi ostatnio, wiesz, on po prostu unika tych nóg, że dodatkowych serii po prostu unika, on robi tam główne przysiady, a później ucieka przed asystą, nie? I kurde, i taki sen miałem, sobie wyobraź, że on wymyślił, że będzie ćwiczył w kartonie. Czyli wziął jakiś karton, sobie wyobraź taki karton po pas, nie? No wyobraź sobie, że nie wiem, masz karton po jakichś głośnikach większych, nie wiem, jakiś, nie wiem, po czymś takim, żeby wejść do tego po pasa, nie? I on w tym kartonie takie półsyzywki jakieś robi, nie? A ja mówię, stary, potrzebujesz większy karton. I dałem mu większy karton w tym śnie. Wiesz, zamiast powiedzieć mu normalnie więcej powtórzeń, więcej ciężaru, nie większy karton potrzebujesz. I wiesz, tylko że to wiesz, to jest, brzmi śmiesznie, ale umysł takie... No, to jest bardzo abstrakcyjny humor, wiesz, taki z tego sam się śmieje, jak ja to kurde wymyśliłem w czasie snu. Ale teraz widzisz, dziecko już coś takiego wymyśla, ale to już zdradza jakieś tendencje do tego, jak i kto kim jest, nie? Także wiesz, po nieudanym eksperymencie z kotkami, następnie zacząłem trenować ludzi gdzieś tam w wieku 8 lat, zrobiliśmy sobie taką bandę, która miała być inne bandy. Czy chłopaki się organizowali w jakieś bandy ogólnie i szli się bili na ustawki, tak? Jakieś tam różne. W wieku 8 lat mieliśmy taką dość mocną ekipę i ja byłem ich trenerem. Ale to bardzo szybko się okazało, że moja ekipa jest trochę zaleniwa, nie wytrzymuje moich treningów. To wyobraź, ja w wieku 9 lat już 30 razy na drążku się podciągałem, także ja byłem, wiesz, troszeczkę do przodu przed nimi, no i może dlatego nie wytrzymywali. Później w wieku 16 lat już miałem taką stałą ekipę też, którą trenowałem i w sumie ich trenowałem, no niby kulturystykę, ale tak wszystko się kręciło zawsze wokół dużych liftów i po prostu, wiesz, my ćwiczyliśmy w piwnicach. Także nie było jakichś tam maszyn i takich rzeczy, a z kolei też kiedyś się dorwałem do maszyn, to pamiętam, że zrobiłem sobie eksperyment, jak to, wiesz, naukowiec powie zrobić eksperyment. Przez pół roku wyłącznie na maszynach ćwiczyłem. I wiesz, nawet jak ciężary szły do przodu na tych maszynach, to było zero, na przykład dwukrotnie mogę zwiększyć ciężar, trzykrotnie na jakiejś maszynie, a zero, absolutnie zero postępu w budowie ciała jakieś, rozumiesz? W jakimś funkcjonalnym poruszaniu się, czymkolwiek. Po prostu maszyny naprawdę, naprawdę dały mi szansę nieraz w życiu. Kiedyś pamiętam jeszcze nawet po wyjeździe do Manchesteru, tutaj łydki mi po prostu, no zależało mi, żeby łydki urosły, bo to pamiętam, że brałem na maszynie 160 kilo, na Smith maszynie, tak? Że nie było, że jakaś dźwignia. I na Smith maszynie zakładałem 160 kg i wyrobiłem spięcia na palce na jednej nodze. Ważąc 80, czyli masz 240 kg na jedną łydkę. I robiłem 20 powtórzeń takich, tak? Łydka nie urosła. Z kolei, jeżeli założyłem 220 i zrobiłem 10 powtórzeń na dwóch nogach, ale na wolnym ciężarze, czyli jak teraz dodasz sobie, to masz 220 plus 80 to jest 300, po 10, 2, 150, tak? 150 na każdą nogę przypada. A tam przypadało ile? 240 na jedną nogę i podwójne powtórzenia, czyli mniej powtórzeń, mniej kilogramów, tylko niestabilność tej sztangi sama w sobie widocznie daje dla twojego układu nerwowego informację, że teraz to ćwiczenie jest realne, to nie jest lipa jakaś i można, no i trzeba tutaj się adaptować. Ciało po prostu ma taką polisę ubezpieczeniową się, wiesz, adaptuj się lub giń. Ja zawsze tłumaczę tą polisę ubezpieczeniową ciała w ten sposób. Załóżmy, że ubezpieczyłeś się na życie i zaciąłeś się w paluszek, zmywając naczynia. Dzwonisz do ubezpieczalni i mówisz, gdzie jest mój milion, bo się ubezpieczyłem na milion, wiesz, zdrowotnie tam jakoś, nie? Oni się pytają, co się stało, zaciąłem się w paluszek, no to spierdalaj.
Nie wszedłeś, wiesz, w próg tego wypłaty jeszcze, to no, upierdol sobie pani rękę, kurde, w czasie zbywania, to może coś się wypłaci, nie? I teraz, ile razy byś nie zaciął się w ten paluszek, może setki razy, codziennie możesz się zacinać i dzwonić do tej ubezpieczalni i ani grosza nie dostaniesz, tylko ci wpiszą jeszcze na jakąś czarną listę, żeby już dobra tego człowieka nie słuchać. I w taki sposób właśnie ludzie, którzy za słabo ćwiczą, oni sobie robią taką krzywdę, że oni się zacinają w ten paluszek, kumuluje się tkanka bliznowata w mięśniach, ale nie ma adaptacji, nie ma wzrostu, ale tkanka bliznowata będzie. Można to bardzo prosto udowodnić. Jest facet, czy tam baba na linii produkcyjnej w fabryce. Przychodzi do mnie i mówi, że no bark jej nie działa, w ogóle po prostu nie może podnieść ręki wyżej jak tutaj. No i skąd to się wzięło? No bo pracuje w fabryce i musi ręką cały czas coś tam robić na taśmie. 8000 razy dziennie przez 8 godzin tam, czy coś takiego, tak? Długopisy skręca, powiedzmy, tak? I bark rozwalony. Naprawiam ten bark, za 3 miesiące znowu. Mówię do niej, weź sztangielkę, jak wrócisz do domu, bo się okazało, że masz sztangielkę 10 kg na chacie i wyciskaj sobie, ile fabryka dała tą sztangielkę po pracy. Nagle już nie ma problemu. Tak? Dlaczego? Bo nie będziemy teraz tłumaczyć dlaczego, ale teraz są jakieś już korzyści, już jest jakaś adaptacja, jakieś wzmocnienie tego barku. Tak bardzo ogólnie mówiąc, nie będziemy się wdawać jakąś naukę tutaj. Po prostu jest wzmocnienie, plus jest też inny schemat ruchu zupełnie, prawda? Także jest takie przeprogramowanie. To tak samo jakbyś słuchał disco polo cały dzień i wracasz do domu, to trzeba odsłuchać jakiejś prawdziwej muzyki i wtedy możesz się odchamić, że tak powiem. Czyli od trenera kociąt po trenera ośmioletnich, tak, bandy ośmiolatków, a ośmiolatków wylądowałeś tu, gdzie jesteś teraz, a teraz masz własne studio treningowe w Wielkiej Brytanii i trenujesz, no. No to jest taka siłownia, powiedzmy pół studio, pół siłownia, bo membership mają tylko ludzie, którzy mają tutaj trenerów. Oprócz ciebie, ile trenerów zatrudniasz? Oni mogą na przykład mieć raz ze mną w tygodniu sesję, a ja im mówię, co robić w ciągu tygodnia, oni płacą membership też i mogą przychodzić i jak zobaczę, że coś tam źle robią, to im pogrożę paluszkiem. Aktualnie na twojej siłowni ile osób ćwiczy? A wiesz co, że nie liczę, ale to jest na takiej zasadzie, że nie zarabia siłownia na tym membershipie za bardzo, po prostu spłaca się, że tak powiem, nie? To nie jest dużo więcej. Tak, dochód mam duży, ale z własnej pracy, tak? Z membershipu, membership po prostu pokrywa mi rachunki i tam, wiesz, jakieś takie rzeczy. Więc to jest na tej zasadzie i wiesz, i to, że oni są tutaj, to też jest łatwiej, bo wiesz, bo jak oni coś mają spieprzyć, to niech lepiej spieprzą pod moim okiem i ja mogę zaingerować, zanim coś mocno spierniczą, tak? Więc tak to wygląda. Coś tam jeszcze o tym trenerstwie chciałeś, tak? Aha, poprolikuj. Tak, no przede wszystkim chciałem, żebyś powiedział, czy były jakieś milowe kroki, albo czy było coś, co faktycznie w tej twojej trenerskiej karierze pozwoliło ci, tak jak te kociaki, odkryć, w którą stronę trzeba z tym treningiem iść, jak go ukierunkować, dlaczego 600 pompek dziennie to nie najlepszy pomysł, a na przykład, nie wiem, progresywny trening siłowy jest trochę lepszy. Wiesz co, jak ćwiczyłem całe tam liceum, wiesz, ten niby kulturystykę, no miałem jakieś tam, powiedzmy, ponadprzeciętne wyniki. Tylko, że po prostu w którymś momencie poszedłem na te studia i chciałem się dostać do jakiegoś teamu sportowego, najlepiej do zapaśniczego. Dlaczego do zapaśniczego? Bo nikt w życiu nie pokonał mnie jeszcze w zapasie żadnych, tak? Znaczy, no, nikt mnie nawet na ziemi nie wywali. Także po prostu jestem w tym dobry. Ja sparowałem z pewnymi zawodnikami z UFC nawet, to też oni, jeżeli chodzi o zapasy, to latali przy mnie. Tylko, że siłowo to naprawdę byli w plecy za mną, tak? I myślałem sobie, że no, zapasy, nie? Ale nie było takiej sekcji, judo nie było, nic takiego. I ja nienawidziłem wtedy trójboju siłowego. Nienawidziłem, bo myślałem, że trójbój siłowy to co? Trzeba te koszulki i te wszystkie ciasne kostiumy,
i tak dalej, nosić, a w dodatku są tylko 3 ćwiczenia. Tak, no przecież. I oni są, wiesz, nieproporcjonalnie rozwinięci, wytrzymałości nie mają. No, hejt na całego ogólnie był, nie? Na trójbój. Także wiesz, hejt na całego był na trójbój ogólnie, wiesz, tak jak teraz jacyś tam sylweciarze może krytykują, wiesz, że oni nie chcą być trójboistami, bo coś tam. Ja miałem 10 razy więcej powodów niż oni, żeby ich tam nienawidzieć trójboju siłowego. Szczególnie, że wtedy się startowało w tych kostiumach i wyłącznie w kostiumach, nie? Nie było opcji row. No ale myślę, no dobra, no, będę miał siłownię za darmo, to mogę bez kostiumu wystartować, wiesz, ściema, nie? Będzie tak. Ale bardzo szybko się okazało, że byłem najlepszy na uczelni całej, nie? Na punkty Wilksa przeliczając. Czyli przy wadze 75, w tam w szczycie, powiedzmy, tej kariery jako 75-kilogramów jest, wyciskam 145. W przysiadzie, bez żadnych sprzętów, bez pasa nawet, 190 miałem i 215 w martwym ciągu. Ale też potrafiłem się na przykład na jednej ręce podciągać. Nie? Dwa razy na jednej ręce się podciągać. Jakieś takie, wiesz, albo na motywniku 70, 2 i pół robiłem 3 powtórzenia, ważąc samemu 75, tak. Także wiesz, taki, no byłem dość silny, nie? Tam 110 z zakarku wyciskałem, coś takiego, na siedząco. Więc szybko się okazało, że jestem dość dobry, ale niestety, wiesz, no, jakieś tam Mistrzostwa Polski czy coś było, to musiałem się zadowolić tam trzecim miejscem, bo pierwsze i drugie to było nie do obejścia, bez kostiumów po prostu, nie? I jak z zawodnikami gadałem, to mieli porównywaną siłę, czy ci najlepsi, ale niestety wtedy nie udawało się, nie? Ten poziom w ogóle z roku na rok rośnie, ogólnie w trójboju siłowym, także przez te 20 lat też urósł ten poziom i teraz jest wyższy i jest coraz wyższy na świecie. Ale to nie znaczy, że ja się zatrzymałem. Ja teraz mam 40 lat na przykład i jeżeli będę 5 kilo dodawał na ławeczce co roku, no to świetnie, bo w wieku 50 lat będę wyciskał 300 tym sposobem i będę najsilniejszym 50-latkiem w historii. No i dla mnie okej. Okay. Jestem po prostu bardzo cierpliwy i czasem ludziom po prostu brakuje cierpliwości. Pierwsze 2 lata czy coś tam poćwiczy, szybko idzie do przodu, a później zaczyna się już grab cierpliwości, gdzie już trzeba tolerować to, że są sezony, gdzie się jest silniejszym, gdzie jest słabszym, czasem ma się jakieś wyjścia z kontuzji. I naprawdę, jeżeli co roku parę kilogramów ktoś doda, to już powinien być zadowolony. I myśleć długofalowo, a nie, że co za rok będzie, tylko co będzie za 10-20 lat. Myśleć, jak się zakończy kariera w wieku 50 na przykład, a nie jak zakończy się kariera w wieku 22 czy 20, tam 30, nie wiem, coś takiego. Ale ludzie, ci, którzy tak myślą krótkoterminowo, no oczywiście oni się wypalają i nagle chcą, wiesz, zieleńszego pastwiska. Czyli na przykład, ach, zakończę z tym trójboju siłowym, bo już jest ciężko, ale będę, nie wiem, będę kulturystą, będę bokserem, będę tym, będę tamtym i myślą, że tam w innym sporcie to co, będzie inaczej? Nic nie będzie inaczej. Nadal będzie gra cierpliwości znowu, nie? Nadal będą musieli latami zapieprzać na jakieś malutkie postępy. I dopiero po wielu, wielu latach się stajesz najlepszym. Oczywiście są elementy, które w ciągu paru lat uzyskują jakiś tam tytuł mistrza świata czy czegoś takiego, ale ci ludzie zazwyczaj znikają tak samo szybko, jak się pojawili i nie zostają legendami sportu, po prostu pamięć o nich szybko zanika też. A powiedz, jaką na drodze tej twojej, inaczej, na drodze ciebie jako ten... Ja ci próbuję nie odpowiedzieć. Dokładnie, właśnie próbuję... Jaki był punkt przełomowy, coś takiego, dobra, słuchaj. Nie wiem, no każde olśnienie, każdego dnia coś się uczysz, tak? Każdego dnia masz jakąś tak, eureka, nie? No, może co tydzień, może co rok nawet masz, ale jeżeli chodzi o punkt przełomowy, to po pierwsze ta cierpliwość jest ważna i w tej cierpliwości zawiera się na przykład 20 lat czy 30 jakieś doświadczenia, gdzie są te małe punkty. I nie ma jakichś takich, wiesz, nie wiem, nie wygrywasz tutaj na loterii,
Chyba, że twoim wygraną na loterii jest to, że nagle świetnego zawodnika masz, tak? No dla mnie takim świetnym zawodnikiem był Daniel Grabowski i w wieku 16 lat, 6 niezależnie od siebie lekarzy spisał go na wózek inwalidzki, a ja go postawiłem na nogi i w 4 miesiące 180 kg przysiadł. A w ciągu 18 miesięcy 275 już na zawodach oficjalnie, do dziś niepobity, o ile wiem, o ile pamiętam, rekord Polski młodzików. I jeszcze, bo 18 lat wtedy jeszcze miał, nie? I po 8 latach był już mistrzem świata, najmłodszym w polskiej historii mistrzem świata. W wieku 24 lat zrobił 445 w przysiadzie. I Daniel, który miał po prostu być kaleką do końca życia, nie? Jego rodzice to mnie na rękach by nosili, żeby dali radę. Bo naprawdę mieli niemiłe, że wiesz, sobie wyobraź, że twój syn na przykład w wieku 16 lat zostaje, wiesz, po prostu uziemiony, nie? A wszystko się zaczęło od wypadku, bo po prostu Daniel kiedyś zeskoczył na proste nogi i kręgozmyku dostał. Także rehabilitowałem go, pamiętam, w wieku 22 lat, to był mój sąsiad. I 6 razy w tygodniu robiliśmy takie treningi, że przed i po treningu nastawiliśmy kręgosłup. I 6 razy w tygodniu ćwiczyliśmy, tak? I Daniel po prostu ma psychikę na mistrza świata. Z drugiej strony on nie miał wizji, żeby być wielokrotnym mistrzem świata. I po prostu jak już wygrał, to po prostu już nie miał więcej tego celu, nie? Zrobił to, co chciał zrobić i... No i później on dalej ćwiczy i tak dalej, jest dalej bardzo silny, nadludzko silny nawet i... Tylko, że on po prostu sobie, wiesz, woli trzymać niższą wagę, nie 140, a 120 kilo. A przy 120 kilo nie wygra przy jego szkielecie wielkim, nie? On musi przynajmniej te 140 ważyć, 150, żeby wygrywać wszystkie jakieś takie zawody. To tam już kolosalny ciężar się podnosi przecież. Mówimy jakieś tam typu 500 kilo w przysiadzie ludzie podnoszą, tak? W kategorii super ciężkiej. Powiedz, na twojej drodze jako trenera spotkałeś też innych trenerów, od których się uczyłeś albo z nimi współpracowałeś. Jak na twoją... Większość, póki byłem jeszcze, wiesz, w swoim tam rodzinnym mieście, w Suwałkach, to trenerzy, jakich spotkałem, to byli tacy, że 1% mojej wiedzy posiadali, tamtejszej, ówczesnej. Także nie szanowałem ich już na dzień dobry. No sorry, ale wiesz, jak ja w wieku 10 lat już anatomię mięśni znałem ogólnie, a wiesz, oni trenerami się mieli, a tylko wiedzieli, gdzie jest klatka i biceps, nie? Więc to nie byli jacyś tam trenerzy. Później pojechałem do studia i był AZS, tak? Akademicki Związek Sportowy. Było bardzo dużo, wiesz, zawodników, którzy mieli bardzo wysokie ambicje, intencje, bardzo dobre. Mieli talent, byli też trenerzy tam ich, tak, ale jakoś nikomu się nie udawało, wszyscy jakoś, kurde, się kontuzjowali, wszyscy, kurde, normalnie jakieś operacje kolan mieli już, tak, i tak dalej. Więc wypytałem wszystkich tych trenerów i zawodników o wszystko, co wiedzą, nie? Tych wszystkich tam, co na WF-ie studiowali, bo to akademik obok był. Pytałem. I cokolwiek oni mi powiedzieli, to po prostu wiedziałem, żeby tak nie robić. Czyli nauczyłem się na zasadzie takiej odwrotności, nie? Nauczyłem się od nich, czego nie robić, mimo że oni mówili, co robili, a ja na odwrót nie robiłem tego. To jest taka, wiesz, taka dość dobra metoda. No, wchodzisz, na przykład w seminaria robię, tak, zawsze mówię, robię seminaria, I mam taką statystykę, skądś tam wziętą z jakiegoś innego seminarium, na którym uczestniczyłem, że 15%, jeżeli nie robisz notatek, to tylko 15% wiedzy sobie przyswoisz. Statystyka. Tak? Bo może ktoś mieć świetną pamięć, tak jak ja, i wszystko zapamiętać. Ale, no dobra, ja wszystkiego nie zapamiętam, ale parę rzeczy będę musiał zapisać. Jakieś na przykład nazwa jakiegoś suplementu. To jest takie niekoniecznie do zapamiętania, bo to jest jakaś tam nazwa tylko, nie? Wolę zapisać takie coś na początku. 15% wiedzy przyswoisz, jeżeli nie robisz notatek. Wchodzę na seminarium, patrzę, 3% ludzi robi notatki, 97% ludzi nie robi notatek. Więc
pytanie, czy ja mam dołączyć do tych 97% czy do 3%? Dla mnie oczywistym jest, że ja dołączam do 3%. Oczywiście gdzieś tam na drugiej stronie spektrum jest 3% ludzi, którzy śpią na seminarium. Ja myślę, że dołączenie do tych, co śpią, wcale się nie różni dużo od dołączenia do tych, co nie robią notatek. Przynajmniej zregenerują się trochę. Także na tej samej zasadzie zrobiłem właśnie uczenie się od trenerów. Nie? Widziałem, że to są trenerzy ambitni, ale bez sukcesów, więc zrobiłem na odwrót tego, co tam robili. I dopiero jak już Daniel Grabowski był mistrzem świata, jak Kamil Jarota był trzeci na świecie, jak miałem tam czterech innych mistrzów Polski, Iwona Karwowska, nie wiem, czy już wtedy była mistrzynią Europy, nie. Nieważne. W każdym razie już miałem sukcesy, już jak moje wyciskanie leżąc w 2010 było równe z rekordem świata IPF, to wtedy sobie powiedziałem, ach, nie mam już nic do udowodnienia, może w stronę MMA, ale wtedy właśnie też ktoś mi zapoznał z czasem Poli Quina, tak? No i ten ktoś tam to była taka moja koleżanka Magdalena Ciereszko, która też dużo mnie nauczyła w takiej fizjoterapii zaawansowanej, powiedzmy, takiej, której nie uczył na uniwersytetach, tylko właśnie w Ameryce na kursach się jakieś tam nauczysz. To było, wiesz, wiele lat temu, jak jeszcze nikt nie wiedział, co to są powięzi, jakiś fascia treatment, tak, i tak dalej. To ja już to praktykowałem właśnie, bo się nauczyłem właśnie od nich, nie? I on, no Charles Poli Quin, powiedzmy, że tak. Jak przedtem byłem w stanie trenować kulturystę i trójboistę oraz, no i tyle, nie? Tak, trójboistę albo kulturystę potrafiłem trenować wówczas, to po zapoznaniu się z materiałem, jaki Charles Poli Quin uczył, to jestem w stanie trenować każdego sportowca w każdej dyscyplinie sportu, bo rozumiem znacznie więcej mechanizmów. Ogólnie to wiesz, systemy energetyczne albo równowagę strukturalną. Pewne rzeczy, wiesz, były jakieś tam nowe, a pewne rzeczy nie były nowe. Tak naprawdę ja już byłem bardzo dobrym trenerem, zanim poznałem Poli Quina. I dlatego łatwo mi było to wszystko przyswoić w bardzo krótkim czasie. I jak wtedy Poli Quin, jeszcze święty pamięci teraz już, tak? On miał taki system, powiedzmy, trenerski PICP. Poli Quin International Certification Program. I tu po prostu tam ci najlepsi trenerzy w kraju, najlepsi z najlepszych, mają level 1 albo 2. Tak ci powiem. Bo ci wszyscy inni trenerzy, oni po prostu nie zechcą się nawet uczyć tego. To jest za skomplikowane, tam za dużo trzeba myśleć na egzaminach. Nawet wiesz, no przejść egzamin jest trudno dla dobrego trenera, tak? Ale później jest level 3, 4 i 5, to już są levele takie, gdzie nie ma egzaminów innych niż życie. Czyli żeby level 3 mieć, to tam musisz wytrenować kogoś na krajowym poziomie o odpowiednim standardzie, level 4 na światowym poziomie, a level 5 to musisz kogoś mieć do beściaka jakiegoś na maksa, nie? Ja właśnie ten level 5 dostałem za Daniela Grabowskiego, którego to wytrenowałem na Mistrza Świata z kaleki, dosłownie, w roku no, poprzedzający, bo jest spotkanie z Charlesem. Więc no, za to dostałem ten PICP Level 5, który jest po prostu praktycznie nieosiągalny. Dlatego jest nieosiągalny, bo jak sobie wpiszesz w Google, to sam zobaczysz, nie, jakie są wymagania na level 5. Oczywiście możesz być jakimś trenerem po prostu z jakiegoś tam klubu, który wytrenował mistrza świata, jak najbardziej. Ale jeszcze zdaj te wszystkie egzaminy, się naucz wiedzy teoretycznej. Bo to, że potrafisz wytrenować trójboistę, to jest jedno, a że potrafisz wytrenować tego trójboistę, a jednocześnie rozumiesz wszystko, co robisz, to jest co innego. Bo czasem bez zrozumienia trenerzy wytrenowali ludzi, po prostu ich trener nauczył, że robić taki system,
I tym wszystkim, wszyscy robią ten sam system w tej sekcji. Pamiętam jeszcze 20 lat temu był taki nieśmiertelny program Szymkowiaka, o tym mówiliśmy. Czyli no była rozpiska na ilość tygodni, jak się przygotować do trybu siłowego. Roman Szymkowiak był, o ile pamiętam, trzykrotnym mistrzem Europy i dwukrotnym mistrzem świata. Bardzo silny zawodnik i tak dalej, wiesz. No on rozpisał coś takiego i wszyscy w świadku trybu siłowym ówczesnym po prostu napieprzali ten sam program, nie? Jeszcze drugi taki program, jaki był, to był ruski program. I pamiętam, jak ten ruski program działał, to tak, przychodzi facet 56 kilo, patrzymy, jaki ma total, po 3 miesiącach zapieprzania ruskim planem, ten sam total nadal ma, ale już waży 52. To jest po prostu było, wiesz, dla naturali po prostu nie do zrobienia, nie? Coś takiego po prostu spalało cię bardziej. Ale są osoby, które po prostu zareagują na to pozytywnie. Może być nawet naturalnym, może być po prostu genetycznie uprzywilejowany, tak żeby program działał. I rzeczywiście kogoś możesz wytrenować na mistrza świata, po prostu nie mając wiedzy za dużej, po prostu robiąc bardzo prostą jedną rzecz. Jeżeli dobrze trafisz, nie? Więc no, tak to już jest z tym trenowaniem, nie? Także wszechstronność jako trener u mnie oznacza, że ja potrafię różne dyscypliny trenować oraz ludzi z różnymi kontuzjami też, nie? Czyli że w ogóle to ja swoją reputację tak naprawdę zrobiłem na tym, że brałem różnych jakichś tam połamańców, kaleków i z nich robiłem mistrzów. A nie, że brałem kogoś, kto już i tak był świetny, a tylko go troszeczkę tam upgrade'owałem. No teraz w Polsce też zdarza się, że zawodnicy czołowi, zawodnicy sportów siłowych jeżdżą do Ciebie na konsultacje i trochę im pomagasz. Spośród najlepszych polskich sportowców wiem, że pracowałeś z Mateuszem Kieliszkowskim, tak? Tak, on chciał się poprawić w martwym ciągu. No nie mogę powiedzieć, że ja mu go poprawiłem w martwym ciągu, bo to do niego zależy. Po prostu powiedziałem mu, co ma słabe, nad czym ma pracować, nie? Ale jakoś on ma takie coś, że po prostu on musi na 100% iść albo w ogóle nie robić. Także on jest, jak to po angielsku się mówi, uncoachable. On wpada w swój rytm, nie? Na przykład się umawiamy, że 350 kilo i koniec, nie? A ten zrobił 350 kilo i miał odczekać 10 dni do Arnold Classic i zregenerować się i mieć szczyt formy na Arnold Classic. Myślał, a co jak straciłem całą swoją siłę? No i doszedł do 415, tylko tam chyba z blok pula. Nie? I na Arnold Classic już było 370. Spadek, nie? Bo po szczycie spadek zachodzi. Później na Mistrzostwach Europy przyjechałem, naprawiłem mu bark na dzień dobry, bo tam 140 ledwie wyciskał belkę, a nagle tam 190 się powiedzmy zrobiło jakoś takie niedociśnięte do końca, ale jakoś to pozwoliło mu tam trenować. No i tam pytam, co z tym martwym ciągiem, bo powiedziałem mu, słuchaj, no jak już masz taką przypadłość, to co drugi tydzień robisz martwy ciąg? On mówi, co 6 tygodni nie robił martwego ciągu. I miał martwy ciąg na aksu zrobić, czyli najtrudniejszy w sumie jest martwy ciąg na aksu. Bo ani zawiązać dobrze nie można tego, przywiązać sobie do nadgarstków, ani też ta sztanga się nie wygina i też 370. Czy ćwiczył, czy nie ćwiczył ten martwy ciąg, nie? Także wiesz, to tam on też twierdził, że nie miał predyspozycji do martwego ciągu. A ja mówię mu, a znasz Toma Martina? Bo tutaj Toma Martina ma na siłowni, tak? No to on jest arcymistrzem martwego ciągu, tak, śledzę go. No to porównamy wasze budowy, nie? I pomierzyliśmy i Toma, i jego. I się okazało, że jeżeli weźmiesz stosunek długości nogi do wzrostu, to obaj mają 52% i obaj mają bardzo, bardzo podobny stosunek rozpiętości ramion do wzrostu. Czyli po prostu mają taką samą budowę, tylko że to Martin jest chyba 177,5 cm wzrostu, a Kieliszkowski ma 195. Po prostu Tom jest miniaturką Mateusza, a podnosi więcej, tylko że też
bierzmy pod uwagę, to w tamtym momencie już chyba z 16 lat ćwiczył trójbój siłowy, więc rzecz jasna, że Mateusz tyle nie ćwiczył tego nawet. Mateusz miał wtedy 24 lata, tak? Więc no, nie miał jak ćwiczyć tyle lat. I to wszystko cierpliwością się wyrabia, nie? Od razu mu powiedziałem na przykład, że ma trochę słabe dwójki, jeszcze zanim do mnie przyjechał, powiedziałem, zrób martwy ciąg na prostych nogach. To 200, powiedziałem 230 bodajże, czy 200, tak, 230, zrób 10 serii po 3, czy tam 7 serii po 3, coś takiego mu powiedziałem. To mówił, że po 3 seriach myślał, że już skończy, bo już koniec, nie? Już nie ma mocy, nie? Zidentyfikowałem po prostu, gdzie jest słabość. A czy później to ćwiczył? Wątpię, bo Mateusz jest taki, że on się nastawia na to, co będzie na zawodach i ćwiczy to, co będzie na zawodach i ćwiczy na 100%, nie na 99%, na 100% po prostu. Nie? On po prostu tak musi ćwiczyć. No i po prostu te martwy ciąg to jest takie ćwiczenie, które potrzebuje więcej dni na regenerację niż tydzień. Ale jak sam widzisz po tej krótkiej historii, czy 6 tygodni nie ćwiczył martwego ciągu, czy przetrenował się, to i tak te 370 zawsze gdzieś było. Co ciekawe, to Mateusz podchodził też od 395 tutaj. Mówił mu, nie licz ciężarów tylko, nie licz ciężarów. I specjalnie mu ciężary różnych kolorów ponakładałem, żeby, kurde, pogubił się, nie, w liczeniu. A ten i tak policzył, że jest 395. Podchodzi i patrzy, nawet też tam go się nie wygina. Czyli on po prostu w głowie już musiał mieć, wiesz, że tyle nie podniesie. Się nie wygina sztanga, no widzę, no wiesz, jakby przyłożył siłę, to by wygiął trochę, to jest Texas Bar, tak? I się wkurwił i normalnie jak był w opadzie, to takie wiosłowanie jakby, no takie zrobił, taki pedley row, kurde. Oderwał to, co prawda, może z 5 cm, ale siłą takiego wiosłowania. To mi to mówi, że szczęki opadły tylko. Popatrzyliśmy, no to chłopak po prostu nawet się nie starał martwego ciągu zrobić. A później się pytam Mateusza, co, o czym myślisz, kiedy robisz martwy ciąg? On mówi, że jestem chujowym martwym ciągu. A nie. Nie można. A możesz coś innego myśleć? Nie. Czemu? Bo jestem chujowym martwym ciągu. No to wiesz, no to jest... Mateusz ma tyle siły, że on sam, nikt kurde nie wie, ile on ma tej siły. Po prostu on musi troszeczkę, wiesz, wierzyć bardziej w siebie i nagle jak wierzy w siebie, to cuda się dzieją. Czyli na przykład mówi, że 400 kilo nie ważyło za dużo, jak wygrał najpierw przeciąganie samolotu. Tak? I on na tym takim haju jeszcze poszedł i ten martwy ciąg mu świetnie szedł. A może sobie tak wizualizować, że właśnie wygrałeś przeciąganie samolotu? Nie. Czemu? Bo najpierw muszę wygrać. Samolotu. On wie, on musi te fakty mieć i tak dalej. Nie wiem, jak ostatecznie Mariusz tam się poprawił, ale i tak wszystko się sprowadza ostatecznie do ciężkiej pracy i siły woli i upartości. Także możesz mieć różne blokady psychiczne i tak dalej, ale w końcu jak zaczął wierzyć w siebie, to prawdopodobnie wtedy podniósł te 400 plus kilogramów już, nie? I to tylko tyle, nie? No, ja próbuję ludzi nastawić pozytywnie, żeby wierzyli w siebie, że to mogą zrobić, że to się dzieje. No ale jak ktoś odmawia, no to odmawia, no to poczekamy trochę dłużej. Niektórym rok zajmie, zanim zaczną wierzyć w siebie, niektórym 2 lata. A w tym momencie to te mięśnie już są, ale nie potrafisz ich wykorzystać. Każdy ma coś takiego jak limit strength, to jest siłę limitową. I teraz początkujący używa tak naprawdę około 30% swojej siły limitowej, zaawansowany około 50%, a ktoś elita, typu, wiesz, olimpijscy, ciężarowcy, używa około 70% tej siły limitowej, który ten układ nerwowy nie chce po prostu wykrzesać z siebie, bo to jest dość destrukcyjna siła. Jeżeli byśmy tak ćwiczyli ciężko, to byśmy się regenerowali, wiesz, miesiącami, nie? Także wiesz, ja mówię zawsze, że słuchaj, no, siła jest zawsze, może nie zawsze jest energia, może nie zawsze jest dobry humor, może nie zawsze jest koncentracja, siła jest zawsze. Ciekawe, że ty w swojej pracy też zauważasz, że samo rozpisanie treningów to jest bardzo wąski wycinek pracy trenera
I to, co o czym mówisz, dostrzegasz, że właśnie praca nad psychiką, koncentracją, wytworzeniem określonych stanów emocjonalnych, podejściem, nastawieniem, metody, które wykorzystujesz, nie? Metoda raki przy ścianie, nie liczysz ciężaru, nie wiesz, ile masz założone. To są właśnie metody na to, jak ten umysł trochę oszukać i przesunąć granice. Oprócz tego wykorzystujesz te swojej pracy fizjoterapię, nie? Mówiłeś też, że jako jeden z pierwszych wykorzystywałeś techniki no, takie, które nie do końca można nazwać akademickimi w tamtych czasach. Gdzie się ich uczyłeś? No, uczyłem się od ludzi, którzy się przywieźli to z Ameryki, tak? I po prostu naprawdę Polska jest trochę, była w tyle za Afryką, jak to się mówi. Czy jakoś tak się mówiło, tak? Aha. Naprawdę to Amerykanie mają taką wiedzę gdzieś tam, wiesz, jeszcze za czasów tej zimnej wojny i Ruscy i Amerykanie naprawdę angażowali potężne nakłady finansowe i ludzkie nakłady, wiesz, jakichś naukowców najlepszych w to, żeby rozkminić, jak wytrenować człowieka, nie? Kolej w Polsce takiej kultury nie było i tam dalej jest jeszcze taka kultura, wiesz, że sportowiec to jest jakiś tam heros ich, nie, lokalny, więc jako, że w Polsce czegoś takiego nie ma, to się nie należy dziwić, że Polacy nie odnoszą aż takich sukcesów jak Ruscy czy Amerykanie, nie? Ale zdarzają się i tacy Polacy oczywiście zdarzają się, tylko że to jest... Po części wina tego, że są dobrzy trenerzy, są dobrzy zawodnicy, psychicznie poukładani, ale też Polacy według Poli Quina, uwaga, są najsilniejsi ze wszystkich, on to nazywał Caucasians, tak, czyli no białych. Tak Poli Quin stwierdził, do mnie tego nie stwierdził, tylko do doktora Rakowskiego. A doktor Rakowski mi powtórzył. Czyli no, wtedy chyba po raz pierwszy się poczułem naprawdę dumny z bycia Polakiem. Tak? No, to Polacy są najsilniejsi ze wszystkich białych, tak? Bo może nie chciał obrażać tam innych ras czy coś tam, ale jak zobaczysz jakieś tam statystyki, to być może coś takiego wychodzi, bo jeżeli w Polsce trenuje podnoszenie ciężarów garstka ludzi, a w Rosji, kurde, już na przykład o wiele więcej, to patrzysz na takie statystyki, z jakiej populacji ile medali masz, nie? Z jakiej populacji ćwiczących ile medali, a nie po prostu ile ludzi ćwiczy. Na przykład jakiś tam weźmiesz sport typu boks, to na przykład tam odsetek, nie wiem, boks stał się takim sportem murzynów, powiedzmy, po tym jak Muhammad Ali zabłysnął. Ja myślę, że ci ludzie tam gdzieś z tych getta amerykańskiego jakiegoś, to oni po prostu się tak po prostu kulturę z tego zrobili jakoś, tak? A przedtem tak nie było i teraz nie stwierdzić, czy murzyni są lepszymi bokserami, czy biali, tylko trzeba porównać populację do ilości medali, tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że Poli Quin sobie zrobił taki właśnie research. Jeżeli chodzi o Polaków, to też jest taka ciekawa statystyka, że Polacy mają największy odsetek Caucasian hip. Sorry, Caucasian. Mówiłeś o głębokości biodra, tak? Głębokości samego panewki stawu biodrowego. Dysplazja biodra jest u Polaków jest największa na świecie ogólnie. Te wszystkie kraje takie słowiańskie, typu tam od właśnie ten wybrzeżu, kurde, gdzieś tak od Chorwacji, gdzieś tak idzie to takie pasmo z tym normalnym hips do zachodniej Rosji, przez Polskę przechodzi, to właśnie w Polsce jest najwięcej. I teraz my jako naród najgłębiej potrafimy przesiadać dzięki temu, a dzięki temu, że najgłębiej potrafimy przesiadać, to podnoszeniu ciężarów, jesteśmy najbardziej predysponowani, żeby jak najwięcej podnosić w takim rwaniu, podrzucie, po prostu w dyscyplinach olimpijskich, tak? Być może to jest właśnie element, który Charles właśnie brał w te statystyki swoje. Ale jak zobaczysz też na przykład World Strongest Man, World Strongest Woman, to też mamy Budzianowskiego, który 5 razy World Strongest Mana miał, tak? I na przykład, jak to dziewczyna się nazywała? Aneta Florczyk albo Justyna Florczyk. Imienia nie pamiętam, ale tak, kojarzę i też faktycznie odnosiła liczne sukcesy, nie? Jako The Strongest Woman. Tak,
Tak. No, także, tylko, że ile dziewczyn i chłopaków tak naprawdę trenuje z trenerem w Polsce, a ile w jakichś tam krajach nordyckich, cholera wie, tak naprawdę nie wiem, bym musiał mieć jakieś statystyki. W każdym razie, no tak Polikuń powiedział kiedyś i troszeczkę mnie to podbudowało. Tylko, że na przykład popatrzmy na przykład na trójbój siłowy, to w UK tutaj jest wyższy poziom niż w Polsce tego trójboju siłowego Raw. Być może dlatego, że tutaj więcej pieniędzy ludzie mają. Czyli mogą sobie pozwolić na hobby, bo mają po prostu mniej stresu i mogą sobie część odłożonych pieniędzy po prostu przeznaczyć na wydatki związane ze sportem. W Polsce jest taka mentalność też, że no nie będę tego ćwiczył, bo mi nikt nie płaci za to. A tutaj to się ćwiczy jako hobby, nikt nawet nie chce pieniędzy za to, tak? Nawet takie to dziwne się ludziom wydaje, że co? Jeszcze pieniądze będą dostawać za to, wiesz, takie. Oni raczej zainwestują, czyli tutaj zapłacą trenerowi, żeby być lepszym sportowcem. W Polsce coś takiego dopiero się rozwija, bo te stare pokolenia postkomunistyczne muszą po prostu odejść. Muszą odejść, bo po prostu oni są tą siłą, która była, powiedzmy, zindoktrynowana przez najeźdźce i siłą rzeczy. Czy oni, wiesz, nie mówię, że oni źle chcą, tylko po prostu zostali wychowani w ten sposób. Że, no... Czy to był jeden z powodów, dla których... Nie będę już... To był jeden z powodów, nie był ten powód. Nie. A może pośrednio był, ponieważ ja na jedno oko nie widzę. No to teraz ta ksywka Wodyn to jest jak Odyn, tak? Odyn jednego oka nie miał, prawda? No i ja też nie mam jednego oka. Tylko, że ja się urodziłem tak, że jedno oko było niewidome, a drugie jest krótkowzroczne. Ta krótkowzroczność mi się rozwinęła z biegiem lat, prawdopodobnie jako adaptacja do jednooczności, żeby mieć szersze pole widzenia. Więc nie możesz mieć i ostrości, i szerokiego pola widzenia jednocześnie. Więc według polskich lekarzy pracy ja nie mam prawa pracować w Polsce, bo kurde, bo do więzienia pójdzie taki lekarz pracy, jeżeli coś się stanie w czasie pracy. Tak? No Polska ma cholerę takich durnych przepisów, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Bardzo źle traktuje ludzi, którzy chcą pracować dla siebie albo zakładać własne firmy. W Polsce wiesz, jakieś sanepidy, inne jakieś kontrole są cały czas bardzo nieprzyjazne. Oni idą z misją zniszczenia firmy raczej niż z misją zagwarantowania, że ta firma nie wiem, no, nie krzywdzi pracowników na przykład, tak? Po prostu, no, jeżeli tutaj jest urzędnik jakiś taki, który robi kontrolę, to on patrzy, czy się komuś krzywda nie dzieje w tej firmie i czy nie ma jakichś wałków może, okej. Ale w Polsce to jest po prostu misja zniszczenia, a przepisy są tak zrobione, żeby dowolnie interpretować, więc urzędnik zawsze ma rację wtedy, nie? Bo sobie po swojemu może zinterpretować niż twój księgowy. No i dlatego nawet na propozycję powrotu do Polski ja bardzo niechętny bym przystawać, prawda? Bo co, bym otworzył działalność w Polsce i bym miał o wiele więcej problemów. Próg podatkowy też jest oczywiście bardzo inny. ZUS trzeba od razu opłacać. Jest naprawdę źle, jeżeli chodzi o ten cały system. Jest taki polityk, Mencen się nazywa. Sławomir. Sławomir Mencen. I warto by było go posłuchać, bo on właśnie dużo o tym mówi. Jak jest na Zachodzie w tych wszystkich podatkach, jak jest w Polsce. I on dokładnie, bardzo inteligentnie to wyjaśnia. On jest doktorem też od ekonomii bodajże, tak? Tak, specjalizuje się w prawie podatkowym właśnie. No, także tak, jeżeli chodzi o rozwój tego tematu, to odsyłam do pana Mencena. Z takich youtuberów, nie? Bo on jest youtuber. To zmieniając temat z podatkowego na trójbojowy, powiedz mi, który z Polaków ma teraz szansę na pierwszą tonę w totalu? Kogo obstawiasz jako pierwszego i czy zobaczymy to na starcie WPC w Polsce? No ja już miałem takie podejście sam. Ale się nie udało. Także mnie nie interesuje tona, mnie interesuje przebicie tony. Czyli mnie interesuje, ostatnio interesowało przynajmniej 1005. Czyli chciałem zrobić 385 przysiadzie.
260 w wyciskaniu i chciałem zrobić 360 w ciągu. To było do zrobienia, gdybym odpoczął, ale niestety przez miesiąc byłem taki zapieprzony, nie, pracą, że nie, no i nie mogłem z tej pracy zrezygnować, gdyż musiałem wyjść z kłopotów finansowych po rozstaniu z moją byłą. Tam powiedzmy to taki prawie że rozwód był, także byłem troszeczkę w złej sytuacji, ale teraz już jestem mocno do przodu i stresu jest coraz mniej, także będzie coraz lepiej. Oczywiście Artur Chrząszcz, który obecnie ma ten największy total. Artur wystarczy, żeby miał dobry dzień na martwy ciąg i on by miał to już dawno. Z Arturem też tutaj trochę pracowaliśmy razem, także go dobrze znam i ma niesamowity potencjał. Oczywiście Kamil Jarota, z którym też wiele lat pracowałem, trenowałem go od 15 roku życia. Myślę, że w tej chwili, tak na chwilę obecną, to Kamil albo Artur, bo ja dopiero będę startował w lutym. Rozumiem. Ty sam na starty w Polsce się nie wybierasz i najbliższy start, tak jak zapowiedziałeś, będzie u ciebie na siłowni, a kolejny etap to dopiero przyszły rok Mistrzostwa Europy. No, wygodnie mi to. Tak, wygodnie mi po prostu coś takiego zrobić niż, no sobie wyobraź, starty zagraniczne wcale nie należą do takich, wiesz, wygodnych, nie? Bo sama zmiana miejsca, gdzie mieszkasz przez chwilę, dla mnie powoduje, że spada mi apetyt i tracę wagę. To ostatnia rzecz, żeby nie zatrzymywać się długo, tak jak mówiłeś, masz ograniczony czas. Czy masz teraz, aktualnie, jakieś filtry? A o filtrach pytam dlatego, bo kiedyś w prywatnej rozmowie mówiłeś, że jest coś takiego jak filtr, czyli ludzie, dzięki którym pozyskujesz informacje albo zdobywasz wiedzę. Czy aktualnie jest kogoś śledzisz? Ja myślę, że nadal jest to czas polikły, bo tyle wiedzy, co on po sobie zostawił, to ja jeszcze nie przerobiłem, myślę, do końca. I nie potrzebuję wszystkie osoby wskazane, powiedzmy, przez niego, nie? Tak jakby, gdzie on wymieniał, od kogo on się czegoś nauczył, także jest on wszystkich, tak jakby, wiesz, wyszczegółowił, na przykład dr Bobrakowski jest też takim mentorem, od którego Charles się uczył i vice versa, Bobrakowski też się uczył od Charlesa, nie? Pewnych rzeczy. Także, wiesz, to jest taki świat, gdzie ludzie tam, oni, ci wszyscy najlepsi eksperci, oni powiedzą ci, to nauczyłem się od tamtego, tego się nauczyłem od tego gościa, tego się nauczyłem od tego gościa. A ci wszyscy tacy, wiesz, co się boją swoją pozycję, to nie powiedzą nawet, że komuś zawdzięczają coś, tylko no po prostu on się nauczył, ale nie powie od kogo. Nie? Albo on sam wymyślił najlepiej. Także dalej Charles nie, i wszyscy, wszystkie osoby, które on tam gdzieś wskazał, to też będą godne polecenia osoby. Jest coś takiego jak doktor Ken Kiyakin się nazywa. Doktor Ken, Ken, K-E-N, Kiyakin. I on organizował takie seminaria, SWIS się nazywają, tak? SWIS. I teraz na podstawie tych seminariów, gdzie za naprawdę najlepszych, najlepszych ekspertów z dziedziny dietetyki i treningu, również trójboju, kinezjologii, jakiejś chiropraktyki zapraszał, świetne rzeczy pokazywali. I to teraz on zrobił jako taką telewizję z swissflix.com. Popróbujcie sobie swissflix.com. Ja jestem subskrybentem tego, ale adresu internetowego może źle przeliterowuję. SWIS Flix, może Flix TV. Zaraz. Wyślesz mi to na Messengerze, podlinkujemy to. Tak będzie prościej. Wrzucimy to jako komentarz pod filmem. Sorry, Ken Kiyakin. Nie wiem skąd to nazwisko jest. Kiyakin, tak? K-I-N-A-K-I-N. I on właśnie ma ten właśnie tą telewizję. Tutaj po prostu radzę obserwować na Instagramie. Rzuca takie filmiki, które są fragmentami tych filmików. Naprawdę szczelka opada, jaką wiedzę tutaj się dzielą ludzie.
Ja osobiście o nim nie słyszałem, więc na pewno sprawdzę. On po prostu wziął najlepszych ekspertów, tak zorganizował ze sobą. Ale sam też jest widocznie jakimś tam całkiem dobrym gościem. Dziękujemy Ci, Andrzej, za rozmowę. Dziękuję Ci za to, że poświęciłeś trochę czasu. I mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy to będzie bardzo wartościowa rozmowa i będą mieli okazję Cię trochę lepiej poznać. No, jak sprawdzą tego doktorka, to też. Bardzo wartościowa. Dziękuję Ci jeszcze raz. No, trzymajcie.